Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, taki zawodnik, tak jak widziałeś, pianka ciekawa, jeszcze rękawiczki mokre, bo butelkę wyrzuciłem, a zapomniałem, że będę film robił o tym produkcie, a powiem do mycia silników w postaci aktywnej piany, no właśnie, gotowy do użycia, silnie alkaliczny, zgadza się, tak, tu pH 12, tutaj w ogóle nie ma tematu. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten produkt, zajebisty. Jeżeli chodzi o mycie silników wstępne, gdzie masz gruza i chcesz go na dzień dobry, taki prełoż, który zdejmie naprawdę mnóstwo, ten produkt jest idealny. Tak jak widziałeś, pianownica ręczna, ten brud aż się gotuje. Smary z błotem wyciąga wszystko, ale uważamy na ten produkt. Z tego względu, że jest mocnym zawodnikiem. Zjedziesz nim na plastik, przyschnie i masz pozamiatane. Nieodwracalne, że tak powiem, uszkodzenia, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o silniki, nawet nie musisz go walić tak jak ja, po całości. Nie musisz. Możesz punktowo, zobaczysz pięknie. Tak naprawdę, jakbym miał wybierać, kurczę, Akra od K2 czy ten produkt, ciężko. Z tego względu, a czy może inaczej, są dwa różne produkty. Dwa różne produkty, takie mycie wstępne, ale ten produkt radzi sobie również świetnie sobie radzi właśnie z takimi starymi smarami, które z piachem gdzieś tam się wymieszały po kilku latach, naprawdę robi to obłędnie. Wszystkie komory silnika tym produktem ogarniesz od A do Z. Możesz go rozcieńczać, w zależności od zabrudzenia, ale ja polecam, no niestety, jedna butelka powiedzmy pójdzie prawie na komorę silnika, ale zrobi to idealnie. A wiadomo, że nie myjemy tego codziennie. Możesz rozcieńczyć jeden do jednego. Też całkiem fajnie.
Jeżeli chodzi teraz o takie wstęp, raczej o zawodnika, który jest mocny, jeżeli chodzi o silniki, czy kilka miałem, wiadomo, przykrywam też to pianą. Jak mi przysycha, przykrywam też pianą neutralną. I w dalszym ciągu. To jest w ogóle robota tym produktem, to jest niekończąca się historia. Cały czas produkt się pieni i pracuje. Wzruszysz go i on dalej pracuje. Bomba. Tutaj naprawdę rewelacja. Napisali tutaj też, że... gdzie to było? Gdzieś to było napisane. Gęstnie stosować bez rozcieńczania. Nanieść na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza, czekać 30-60 sekund. Było widać, co robi. A następnie zmyć wodą, najlepiej pod ciśnieniem, w razie potrzeby użyć szczotki o miękkim włosiu. No właśnie, teraz tak, krótko. Już mówiłem, zajebiście, uważamy, żeby nam nigdzie, dlatego okleiłem auto na tyle, na ile mogłem. Znaczy, na ile mogłem. Na maksa okleiłem, żeby ten produkt nigdzie mi nie kapnął, bo robi bałagan, jak przyschnie. Bardzo mocny środek, ale bardzo zajebisty. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!